Codziennie mijamy ich setki, jak nie tysiące. Są wszędzie, gdzie tylko spojrzymy. Ulice naszych miast i miasteczek wręcz w nich toną. Choć wiele z nich widzieliście już nieraz i z wieloma znacie się od lat, to jednak nasuwa się pytanie, czy będziesz w stanie wskazać, które logo jest poprawne. Sprawdźmy, jak poradziły sobie z tym spotkane przez nas osoby. Do zarobienia są prawdziwe pieniądze. Ci, którzy odgadli wszystkie poprawnie, dostaną 100 zł. Regulamin w opisie. W zabawie pomogą mi Ignacy i Mandzio z kanału Mniej Więcej. Zaczynajmy! To zobaczymy bardziej, jak muzycznie jesteś. A i? Na dwójkę, no. Korzystasz? Nagrywasz? Nie nagrywam, nie korzystam. To powiedz może coś do TikTokerów teraz. Róbcie to, co możecie i jakby twórzcie swoje. No byle nie byłoby szkodliwe. Numer 2 jest poprawny. 2. Zostańmy przy dwójce. 2. Ja oglądam czasami. Oglądasz? Oglądam czasami. A zatańczyłbyś nam coś teraz? O nie. Co, od kiedy taki wstydliwy jesteś? Korzystasz? Korzystam. Nagrywasz na zabicie czasu troszeczkę? Nie, ale na zabicie czasu lubię sobie oglądać. I no TikTok to nutka, 2. Może jakiegoś TikTokera chciałbyś pozdrowić? Pozdrawiam mojego kolegę Adriana, Ardien to ja, który właśnie sobie na TikToku i ty się bardzo, Crazy in Amor, która pomaga mi trochę rozpromować moją działalność muzyczną. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. TikTok nie oglądam, ale 1 jakoś tak ładniej wygląda. No właśnie nie. 2. TikTok. TikTok. To 2. 2, no. Racja. Jednak od nutki, prawda? Gdzieś tam to logo tam się zainspirowało właśnie nutką. Tak. 2. To 2. 2 na pewno. TikTok. 2. 2? Nie wiem. To jest chyba 2. Używasz? Znaczy mam. Masz? Ale bardziej do oglądania. Używam TikToka, to jest używasz? 1. Ile w tygodniu? Godzin? Codziennie. Codziennie? Kilka godzin dziennie. To jest, mówisz, 1? Tak. Nie, jednak 2. 2 jednak? 2. To skąd ta zmiana? Na pewno? Bo coś na Instagrama dodawało mi, tam chyba było ten to drugie. Tweetujesz troszeczkę? Zdarza mi się. Jak Donald Trump? Nie aż tak. Korzystasz? Nie korzystam. No korzystałem, to mało. Numer 1. O, tu już trochę trudniej. No Twitter nie jest aż tak popularny w Polsce, ale wydaje mi się, że to będzie 2. Twitter jest piórkowy. Twitter piórkowy jest? Piórkowy. Jesteś pewien? Widziało się w życiu. H1. Tak, no ten ptaszek ma te swoje takie charakterystyczne piórka. No. 1. Teraz ty, bo ja... No 2. Z piórkami. Z piórkami na pewno? Chyba tak, tak. 1. Dobra, wezmę już tą 2. Bierzesz już 2. Tak. No, pierwsza myśl była dobra. Dobrze leciałeś na początku. No ja bym postawił na prostotę, chyba 2. Kurde, nie wiem, 1? To jest teraz... 1. Number one. Yeah. A nie mam bladego pojęcia. No. A TikToka okolera było znane, ale Twittera się nie śledzi. No, jakoś widać emocji. Przychodzi teraz najtrudniejsze pytanie. Na razie chyba wszyscy się na nim tak, wywalają. Tak, wszyscy. Numer 2, już z biegu mówię, numer 2. A jakie mamy koła ratunkowe? Koła ratunkowe masz takie, że możesz zapytać koleżankę, możesz zapytać Mandzia, tak. Albo ewentualnie możesz użyć mocy wzroku i rozejrzeć się, czy gdzieś widzisz logo. To są 3. A śmiesznie by było, jakbyś teraz powiedział, że w ogóle nie rozróżniasz kolorów. 1. Pierwszy rzut oka 1, ale w sumie chociaż... po zastanowieniu bardziej ku 2. No, i teraz jest ta 1, mi też teraz ta 1 się tak kojarzy. No, na razie więc... intuicja pomagała, dobrze, że przyjacieliście. I myślę, że Pepsi to będzie 2. Jestem zwolenniczką Pepsi jednak, nikogo nie o kurde, to będzie wiedzieć może. To jest 2. To 1 czy 2? 1. Pewien nie jestem, strzelam. Okej, first? First or second? First. 2 dla mnie, na pewno. Czerwone u góry, tak, czy niebieskie? A dla mnie 1. Dzisiaj widziałem w sklepie i 2. 2. Kierowskie u góry czy czerwone u góry? 2. 100%? 200. Pepsi czy kola jesteś? Ale mi się wydaje, że drugie. Drugie z czerwonym drugie na górze? Tak, z czerwonym na górze. Pewien? Tak. Ja bym dawał 1. No, 1 niech będzie. Używamy, piliśmy przed chwilą i to będzie oczywiście, że 1. Albo nie. Nie. Ale co? I co, cwaniaku? Ale piłaś kiedyś, smak znasz. Ja myślę, że 2. 2. No. Zaufam tobie, więc 2. O! 2. Prawda? Miłość mojego serca, tak. Pamiętam to logo numer 2, poprawne. Pozdrawiamy Microsoft. Dokładnie tak. Tego akurat nie korzystam. Dobra, 2. 2. 2. Xbox 2, no tutaj nie trochę ma... Trochę się grało, co? Mhm. 2. Kiedyś ja miałam Xboxa, więc... O! Chłopaki się pewnie uganiają. Moim zdaniem 2. Też 2. 1, bo tak. Cosplayerka, no to pewnie też troszeczkę grasz, jakieś God of War'y albo coś? Nie, no prędzej Wiedźmin albo Mortal Kombat.
Yeah, I'm playing on PlayStation, but I guess number two. Dwójeczka oczywiście. Dwójeczka. Tutaj dwójka, definitywnie. To za to mój braciszek widzi codziennie przed twarzą, 24/7. Dwójka. Ja się cieszę, że na dla pieniędzy w końcu ktoś bardziej opalony ode mnie. Dwójka. Nie, jedynka tu będzie, jedynka. Zastanów się na spokojnie. Ja myślę, że z prawej strony jest bardziej ta litera F. Ciekawe, ile razy widziałeś to logo, co? Co dzień. Second. Jedynka. Jedynka. Jedynka na pewno? Jedynka, dużo tak. Używacie Facebooka? Tak. Tak? Podoba mi się zgodność odpowiedzi. Bardzo dobrze. Numer jeden. Zdarza mi się korzystać z tego dosyć często, więc poznaję. Numer jeden to... Czyli ty jesteś tą ostatnią młodą osobą na Facebooku. No, no, jeden. Jedyneczka. Na pewno. Jedyneczka? Tak. Na pewno? Tak. Tak. No też dużo korzystam i tutaj też szybko powiem, że jedynka. Jedynka. Zdecydowanie. No wydaje mi się, że jedynka. Jeden. Może ty jedynka, ja dwójka. Dobra, jedynka. Jedynka. Jak już mówiliśmy przy telefonie. Nie, to jedynka. Jedynka. Chyba jedynka. Facebook. Jeden. Dwójka. Jedynka. Na pewno. Dobra, na pewno. Jedynka, jedynka. Jedynka, jedynka. Kolejne, słuchajcie moi drodzy, również facebookowo Messenger. Która opcja jest prawidłowa? Numer jeden. Jedynka, zdecydowanie. Jedynka. Nie, jedynka co? Mi się wydaje, jeden, jeden. O. O. O, to ciekawe. No. Tu jedynka. Czy dwójka? Jedyneczka. Często używany jest, co? Albo jedynka, dobra, niech będzie jedynka. Jedynka? Jedynka. No dobrze, kobieca intuicja pomaga. Tak? Jedynka. First. Jedyneczka, no. Trochę się pisałeś z dziewczynom. Tak. Też jeden. To nawet moja mama by wiedziała. Myślę, że jedynka. Jedyneczka. Jedynka. To wygląda bardzo podobnie, jedynka. Oglądałeś dużo bajek? Zdarzyło mi się, ale myślę, że opcja numer dwa jest poprawna. Dwójka. To jest podchwytliwe, na pewno? Dwójka. Dwójka. Nie mam telewizji w domu, ale dwa. Pójdziemy. No, dwójeczka. Dwójeczka, tak. Tutaj, no oglądało się za młodu, dwójeczka będzie prawdziwa. A ty bardziej Cartoon Network czy Fox Kids oglądałeś? Cartoon Network. Miałem tam cyfrowego Polsatu i nie miałem nawet Fox Kids, także Cartoon Network. No to może być trudniejsze. First. Czarne czy białe? Drugie. Oglądało się. Tak. Oglądało się? Dwójka? No to ja też dwójka, tak to. Nie oglądałem, ale postawię na dwójkę. Ja to oglądałem. Wow. No, każdy oglądał, co? Jedynka. Nawet chyba. Jako dzieciak nie oglądałeś? Nie. Tylko gazety i książki. Dwójeczka? Tak. Jesteście pewni? Tak, na wagę. Bo to nie, ale tak. Szansę. Ale myślę, że dwójka. Dwójka. Nie, jedynka. Nie wiem. Dwójka. Ja to oglądałam w dzieciństwie. Ja też. W sensie... no. Każdy oglądał. Ale coś się zmieniło. Wydaje mi się, że to jest dwójka. O kurde. To jest duże chłopaki. Dwójeczka. To jest myślę, że dwójeczka. Ja dalej oglądam. Zobaczymy, jak często jadacie, chłopaki. Czy żółte na początku, czy białe? Białe. Oj, tu będzie trudniej. Moim zdaniem będzie to numer jeden. Jedynka. Dwójka. Jedynka. Podoba jedynka. Mi się to skupienie. Jedynka. 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 No to dwójka. Second? O kurczę. Często jadasz Subwayu, czy mi się wydaje, że pierwsze. Pierwsze chyba. Mamy cię? A akurat lubię Subwaya i wydaje mi się, że dwójka jest prawidłowa. Jedynka? Mi się wydaje, że jedynka. Dobra. Jedynka, żółty z przodu? O kurde. Subway. Tu się robią schody. Żółty czy biały? Nie, mi się wydaje, że chyba dwójeczka by była. Jeden. Jeden. No ja obstawiam jedyneczkę. O, tu już jestem pewien numer jeden. Mi się wydaje, że jest pierwsza czarna tylko. A love is very much second. Odpowiedź numer dwa. Mhm. To będzie dwójka? Dwa razy czarne, dwójka. Często jadasz? Jesteś? Jedynka. Jedyneczka. To jedyneczka. Nutella. Dobra, to jedynka. A jest, staram się nie jeść jak jednak. Jak się stara, wiesz jak jest. To z jedną literką czy z dwoma literkami? Borek, lubisz Nutellę? Nie lubię, za słodka jest. No to pierwsze. Pierwsze. Nutella. Dwa czarne chyba były, co? Kojarzycie jaką piosenkę Chocolate Rain? Ale średnio. Tak średnio. No. A zaśpiewasz? I to bardziej jakieś śledzie. No i ten, i czysto. Ale Imo dałbym dwójkę. Mi się wydaje, że oni mają w środku właśnie tą czarną literę. No to dwójka. Na pewno dwójka? Ja nie wiem. Mi się wydaje, że... No dobra, dwójka. Mi się wydaje, że jedynka. No dobra, jedynka. Ale nie wiem. Dobra, dwójka. Nie, to jeden. Myślę, że jeden. Tak, nie, bo to mi nie pasuje. Nie, jedynka. Ja dobrze, ale to piękna pamięć. To gratuluję, idziemy dalej. Trochę jak w milionerach, taka niepewność, nutka. Ja się staram robić za Huberta Urbańskiego, komu mniej płacą. Tak, tutaj ponownie numer dwa. Dwójka. Myślę, że dwa. Ile wygrałem? Nic. Jest.
O Jezu, rodzice będą za nie dumni. Dwójeczka? Mhm. Logo Samsung? Tak, bo to nawet tak nie pasuje, to no, jedynka. Pasuje estetycznie. Że to będzie dwójka. Dwójka. A Samsung? Dwójeczka? Na 100%? Ale się zastanowił. Miałem Samsunga, pamiętam. Dwa. Dwójeczka. Tak, tak. Dwójka. Jedynka. No nie, teraz już nie, mam kompletny mętlik, ale dwójka ładnie wygląda. Dwójka. Dwójka chyba lepiej wygląda, dwójka. Second one? No Łukasz, skup się. Dwa. Mariusz, Mastercard, sektor finansowy. Jak najbardziej twoja dyscyplina? To właśnie korzystam, więc to jest jedynka. Tak, na pewno. Mhm. Jeden. I to jest poprawna odpowiedź. Dwójeczka jak dla mnie. Dwa zbiory nakładają się. Dokładnie, nakładanie się numer jeden. Nie, jedynka. Dobra, jedynka na 100%, tak. Ostateczna odpowiedź. Wydaje mi się, że tak, loga są przechodzące, to jest dość charakterystyczne. To będzie jedynka. Mastercard. Jedynka. To będę miał problem, bo nie używam karty, zawsze gotówką używam. Jedynka. Jeden. Czy te kółka się spotykają? One tak. Się pochłaniają. Jedynka. Jedynka, tak. Tak, na 100%. Jedynka. But I'm a good look, I think it's number one. Dwójka obstawiam. Mateusz obstawia dwójeczkę. Ja też dwójka, nie będzie. Dwójeczka na bank. Ale patrz, jaką pewnością siebie od razu odpowiedział. Dwójeczka, na bank. Dwójeczka na bank. Numer jeden jest poprawną odpowiedzią. Numer jeden poprawny. Tak. Dwójka. No to wydaje mi się, że dwójeczka. Bo to jabłuszko tak, żeby było w dobrym kierunku to listek. Bardziej legitne takie, no. Co? Tak, dwójeczka. To prawda. A głupio by było się wywalić teraz. Nie, dwa. Dobra. Dwa? Tak. Jeżeli mogę się cofnąć, powolniłem się kompletnie, numer dwa poprawny. Każdemu z nas się zdarza cofnąć do tyłu. Tak, przejęzyczyłem się. Wydaje mi się, że dwójka. Dwójka jest poprawna? Tak. Wydaje mi się, że to będzie dwójka. Dwójka. Dokładnie. Ja myślę, że to będzie dwójeczka. Drugie nie na pewno? Drugie na 100%. Często patrzysz na to logo? Często patrzę. No i bardzo dobrze. Nie, jedynka na 100%. Jedynka na 100%? Tak. Dwa. Dwa. Korzystam i dwójka. Dwójka? Drugie. Dwa. First or second? Second. Yeah, second is correct. Od tej marki nie korzystam wcale. Ale widziałaś, na pewno widziałaś nie jeden raz w życiu. Ja nawet nie... A, ona się tu różni tak, w ogóle. Tak, delikatnie się różni. O, tutaj widzimy właśnie, malutka różnica. Numer dwa. Poprawna mu numer dwa. Nie jestem pewien, ale numer dwa moim zdaniem. Tą dwójkę może? Weźmiesz dwójkę, na pewno? Chwila nie. Jedynka jest poprawna, na jedynka pewno. Jest, tak. Jesteś pewien, że jest poprawna jedynka? Tak. Jak staje się zdawna, intuicja kolegi. Wydaje mi się, że nie ma i to jest jedynka. Stawię na tę dwójkę jednak. Jeden. 100%? 200. 300? Milion. No bo wyglądają podobnie, ale myślę, że dwójka znowu. A, no to drugie, też drugie. To znów dwójka. Ja myślę, że druga. Druga? Mi się też tak wydaje. Dwójka? Second? Second. To trochę dresiarze jesteście. Dwójka. No ja też na pierwsze. Czy jestem przecięciem, nie połączona? Tak, jesteś tak, ja. Tak, tak. Jedynka? Jedynka. Dwójka. Jakby śledzę twój kanał jak najbardziej, wiem, YouTube, czyli numer dwa. No drugie. Drugie? Drugie. YouTube? No pewnie. Dwójeczka tak samo? Dwójeczka tak samo. No tutaj to łatwe, dwójka. I jeden. No bo ty jesteś nad wyraz inteligentny, albo po prostu się gapisz na logotypy całymi dniami. No YouTube, dwójka, ogląda się. Duże ilości. YouTube. Jedynka. A co na YouTubie najczęściej oglądasz? No oczywiście, że dla pieniędzy. Dwójka, żartowałem. Dwójka? Nie, jedynka, bo to czerwone chyba jest na początku. Jedynka. Platforma, na której właśnie się oglądacie, albo nie. Które to? Dobra. Dwa. No też mi się wydaje, że dwójeczka. YouTube. You're gonna be on YouTube. Yeah, okay. Number two? Dwójka. Tak? No. Zaznaczamy tak. Dwóje? Olu, gratulacje. Gratuluję. Gratulujemy. Gratuluję również. Gratulujemy. Wow. No. Możesz podziękować komuś, możesz przemowę. Przemowę. Tak, przemowa. Przemowa. Internetowi, przez który niestety tak dużo poświęcam czasu i przez co kojarzę te wszystkie marki, elektronice cały czas rozwijającej się i tak. No mamie. I wszystkim mamie i tak. Wszystkim oglądającym, których bardzo pozdrawiam. Wiele osób próbowało, ale wygrać 100 zł udało się tylko jednej. Mam nadzieję, że dobrze się z nami bawiliście i przy okazji poćwiczyliście swoją pamięć. A teraz zapraszamy Was na odcinek Mniej Więcej, w którym chłopaki odpowiadają na pytania za milion z milionerów. A naszym Hubertem Urbańskim będzie Paweł. A teraz zapraszamy Was. Kliknij w link.